zdecydować, z czym Już się go zapowiada. oceniła, Valencia. No ale ponieważ doszło do tego procesu, ponieważ on został jakby potraktowany jako przeciwnik tutaj, nawet przez samego Jarosława Kaczyńskiego. Jako taki... No Jarosław Kaczyński mówił o tym, że po prostu Lech Wałęsa jest słuchany także na świecie to i prawda. Nie może przejść do porządku dziennego nad takimi wypowiedziami. To prawda. Dla wielu, jednak dla wielu osób, zwłaszcza za granicą, jest to jednak osoba, która odcisnęła znaczące piętno tutaj na polskiej historii, zresztą odcisnęła. No i jest traktowany jeszcze wciąż dosyć poważnie jako ten jeden z rozpoznawalnych Polaków i z tego punktu widzenia to, co jeszcze, on czyli ona chce, żeby nie no, jest. Może wciąż mieć jakieś znaczenie. Natomiast no, każdy, kto śledzi jego ostatnie, jego wypowiedzi przez ostatnie, powiedzmy, 10 lat, no wie, że one już logiczne, spójne i merytoryczne nie są. No ale dobrze, zostawmy to. Skoro sąd się tym zajął, znaczy, że my też możemy. I oczywiście ona się tak przejdzie, galareta ta baba. Lech Wałęsa nie ma żadnych dowodów na poparcie tego głównego swojego oskarżenia, że Jarosław Kaczyński sterował swoim bratem, że świętej pamięci bez prezydenta. Ja tylko wejdę na moment w słowo. Dlaczego w takim razie sąd nie domagał się wczoraj tych dowodów, o których pani mówi? A no właśnie, dlaczego nie zadał po prostu dwóch konkretnych pytań Lechowi Wałęsie, zakończyłby rozprawę w 5 minut i wydał orzeczenie. No właśnie, ja tego nie rozumiem, bo znaczy tutaj można byłoby na przykład wystąpić, nie wiem, o jaki jest takim wnioskiem dowodowym do prokuratury prowadzącej śledztwo smoleńskie, bo przecież zapis tej rozmowy, o ile ja wiem, ona chyba jeszcze nigdy nie została odtajniona, natomiast gdzieś tam w aktach się znajduje, przynajmniej do wglądu sądu, no mogłaby zostać jakoś uzasadniona, a tu zdaje się w ogóle proces nie poszedł w tym kierunku, tylko w, no właśnie, w jakim, no, tutaj panowie się przerzucali jakimiś na życzenie sądu różnymi teoriami funkcjonującymi w opinii publicznej na temat właśnie katastrofy smoleńskiej, co kto uważał, co trafiło właśnie do tej opinii publicznej. I natomiast to stwierdzenie główne Lecha Wałęsy, że jego wypowiedź była wypowiedzią polityczną, czy oceną polityczną, no ma się nijak do tego konkretnego cytatu, że to Jarosław Kaczyński nakazał lądowanie bratu, nakazał, żeby Kaczyński wydał polecenie lądowania za wszelką cenę. No to nie jest ocena polityczna, ale to ten, jest stwierdzenie jakiegoś rzekomego faktu, na który nie znaleziono nigdy, nie przedstawiono żadnego dowodu. Tamten to może nic nie być nie warty. Kło się puknij. To jest sprawa arcyboleśnie prosta, bo po prostu nie da się obronić twierdzenia, że ale nie, to nie jest jakikolwiek dyspozycji. Ale jaki telefon tamten? Lądowania w Smoleńsku i każdy, kto zajmował się... Ale który? Tak kurier w Smoleńsku? Z ministrem Jerzym Millerem, który wielokrotnie twardo mówił, że takiego dowodu już nie ma. Już się zamknij, bo wczorajszy wpis na Twitterze jak byłego dziennikarza Rzeczpospolitej dziennika wprost Michała. Czy się pytam, czy ten co kurier przyniesie? Nie umiesz odpowiedzieć. No to jaki telefon? Nie masz innego Huawei. Gdyby to rozsądzał trójkowy skład sędziów no to będziesz miał Czeskiego i Żurka. Dlatego dla mnie tu jest absolutnie wszystko jasne. Oczywiście wszyscy, a przynajmniej większość obserwatorów z tego co obserwowałem właśnie na wspomnianym już Twitterze, skupiło się na zupełnie innych wątkach. Zauważcie, że tam też dostaniesz 50 zł, to nawet się nie opłaca. Musi się pognąć bębem. Właśnie nawet z salonu 100 zł ci dadzą. To się nie opłaca. A tego rytuła ładne, tak? Czemu ja pana zrobiłam ministrem? A czemu ja pana prezydentem? Zdecydowanie tak. I to było takie historyczne. Że ty tego nie rozumiesz. Ten masz cenny. Zanim ci nie zablokują, to możesz to zrobić. Nie rozmawiali, a przecież są odpowiedzialni za kawał, wielki kawał historii polskiej polityki, nie tylko polityki zresztą. No więc mieliśmy takie starcie na szczycie, natomiast szkoda, że to tak wyglądało jednak i też moja opinia nie jest, zdaje się, odosobniona. Znaczy przykro było patrzeć na te dyskusje, na tę rozprawę, a bardzo mi się podobało stwierdzenie pani sędzi na początku rozprawy. Ja wiem, o co ci chodzi. No, przestań w ogóle gadać takie bzdury, ta twoja metoda, mówi ci, Stasio, płaci, to ci dasz to złoty. A telefon został w pokoju, bo to się nie opłaca. Wszystko jest takie proste też. Wydaje mi się, że nie. No ale ty mówisz o sprzedaży tego telefonu, co się nie opłaca. Koniec, zamknięty temat. Bo jednak pan prezydent Lech Wałęsa uderzył w najcięższe tony. Znaczy, uderzyć
obrazić, urazić, wywołać żal w Jarosławie Kaczyńskim. Nie sposób tego zrobić czymś innym niż tak mówić o nim i o jego świętej pamięci bracie. Więc gdyby Lech Wałęsa zdobył się na pewną refleksję, cofnął się, być może przeprosił. Wydaje mi się, że mógłby liczyć tylko na poklask nawet ze strony ludzi, którzy są mu niebywale życzliwi i go wspierają, a Jarosław Kaczyński jest dla nich najgorszym złem. Wydaje mi się, że ten spór, gdyby Lech Wałęsa przeprosił za to, ten spór polityczny nie miałby tu nic do znaczenia tak naprawdę. Znaczy, ale Lech Wałęsa nigdy nie przepraszał. No tak, to czyli to numer jasne, 525. Panie redaktorze, chodzi o to, że politycy rzadko przepraszają, tak? Prawdę, chociaż ja bardzo szanuję ludzi, znaczy polityków, czyli też ludzi, którzy zdobywają się na przeprosiny, ale pani redaktor, no tutaj nie chodziło o politykę. No więc o to chodzi, a przecież skoro Lech Wałęsa idzie w zaparte w tej kwestii no, najbardziej już wydawałoby się oczywistej, czyli tej udowodnionej przez wszystkie autorytety jego współpracy z SB, gdzie są podpisy, dowody no tak i tak dalej. Zdaje się, że prezydent Lech Wałęsa mówił o tym, że faktycznie może sobie rękę z Jarosławem Kaczyńskim podać, jeśli Jarosław Kaczyński wycofa te wszystkie oskarżenia pod adresem Lecha Wałęsy właśnie związane z jego... Tak, ale nawet Jarosław Kaczyński wycofał te oskarżenia, to zostają właśnie dokumenty, zostają wszystkie ekspertyzy IPN-u, Instytutu Zena i tak dalej, i tak dalej. No, to sprawa już jest zamknięta, tak? Okay. Już jakby no nie ale możemy... Ale Wałęsa nigdy się za to nie przeprosił, nigdy się do tego nie przyznał, więc... Posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi Andrzeja Kołodzieja, sygnatariusza porozumień sierpniowych, też człowieka znającego Lecha Wałęsę, który trochę próbował na antenie Polskiego Radia 24 odpowiedzieć na pytanie może o aktualną postawę Lecha Wałęsy. Dla mnie Wałęsa to jest taki typowy przykład człowieka przegranego politycznie, który za wszelką cenę chce jeszcze zaistnieć na scenie politycznej w jakikolwiek sposób. Robi się to, co się odnieca w życiu, a nie takimi całkowicie. No po to, żebyś miał w końcu te dwa telefony, skoro chciałeś mieć. Wyszło z tego dwora, że nie chciałeś mieć dwa telefony. I do Lombardu chciałem. Co potrzebujesz? Rządy potrzebujesz. Będę miał skupy na telefon i odstąpiłem. To od niego bierz, ale tego nie ruszaj. Sobie będziesz miał dwa. No o to chodzi, o to chodzi. Ci nowe rzeczy nie sprzedaję, bo za 0 zł i gówno będziesz tego miał. Polski do NATO, potem został opuszczony i przegrał. Oni wygrali, wygrał Kwaśniewski. Też bycia Wałęsa przegrany. Że tak powiem, wystawili go do wiatru, wykorzystywała go platforma, kontro. No nie wiedz, czy jest krowie na pytanie, czy to jednak uwiązanie z Lecha Wałęsy, co współpraca z SB, jak krowie na rowie. Taki wątek też się pojawił na sali wczoraj. Nie miało jednak wpływu, to Jarosław Kaczyński raczej sugerował, że miało wpływ na jego działanie jako prezydenta. No wystarczy przypomnieć się właśnie kwestię, o której mówił Andrzej Kołodziej. Wojska rosyjskie w Polsce miały postawić spółki joint venture, tego chciał Lech Wałęsa, chciał budować jakieś NATO bis, tutaj promował Rosję, no noc lustracyjna i parę jeszcze innych kwestii. I też pytanie, czy ta wypowiedź, którą nam Waniek spojrzeczyły, która jest przedmiotem procesu dotycząca rzekomego telefonu i rozmowy braci Kaczyńskich, no nie jest wpisywaniem się niestety w narrację rosyjską, bo takie wątki się pojawiają. Tylko problem polega na tym, że Jarosław Kaczyński, zanim jeszcze Lech Wałęsa został prezydentem, wiedział o jego agenturalnym epizodzie w latach 70. No tak, Jarosław Kaczyński mówił w 90 roku, powiedział o Wałęsie tak. Chłopak ze wsi, mocno po strajku grudniowym przyciśnięty, pękł, ale jednak po 2 latach, a najpóźniej po 6 wyplątał się z tego. Traktowałem to po prostu jako niedobrą część życiorysu. On mówił o tym otwarcie już w 90 roku, a mimo to... No i taka była wtedy tak jak stwierdził, tak jak stwierdził Jarosław Kaczyński wczoraj w sądzie, no wiadomo, że to był pewien skrót myślowy, tak? Ale znamy historię III Rzeczpospolitej, wiemy jak było. Jarosław Kaczyński miał olbrzymi wpływ na to, żeby Lech Wałęsa faktycznie prezydentem został. Jarosław Kaczyński działał na rzecz Lecha Wałęsy, doskonale zdając sobie sprawę z jego życiorysu, więc dzisiaj Jarosław Kaczyński nie może tego wypominać z strategii właśnie, politycznej. Ale tak, ale Jarosław Kaczyński zawsze podkreślał, że on był przekonany, że Lech Wałęsa jakby urwał się tym swoim tym agentom SB, jakby zerwał z tą przeszłością. Natomiast tutaj chyba w tej ocenie popełnił błąd, przynajmniej sam tak twierdzi dzisiaj, bo dalsze postępowanie Lecha Wałęsy już jako prezydenta miało... Ale ja rozumiem, że to jest publicystyczna ocena, bo też chyba przynajmniej nie
nie przypomniał sobie momentu, że Jarosław Kaczyński położył na stole dowody, jakoby Lech Wałęsa miałby się nie urwać. Ale chodziło ona właśnie, chociażby ten lęk przed ujawnieniem przeszłości, który doprowadził do zablokowania ustawy lustracyjnej, do obalenia rządu Jana Olszewskiego, no to ewidentnie miało swoje korzenie w tamtym epizodzie. Jak długo on tam trwał, tak, tyle trwał, ale być może nawet później nie było takich jawnych nacisków na Lecha Wałęsę, ale on żył właśnie pod presją, że to zostanie ujawnione, że to go skompromituje. Nigdy nie potrafił powiedzieć, że byłem agentem, złamałem się, przepraszam, to już jest przeszłość. I tylko właśnie przez całą swoją prezydenturę... A ty koniecznie chcesz mówić jako poganka, bo chrystianizmie to ludzie nie byli mściwi. Że koniecznie on musi się przed tobą na kolanach położyć i klękać i przeprosić. Sama Gazeta Wyborcza na początku lat 90. określała Lecha Wałęsę jakiego takiego szaleńca z siekierą po prostu. No właśnie. I tutaj nastąpiła zmiana. A to może tutaj się zatrzymajmy. No i dlaczego nastąpiła ta zmiana? Taki frontów. Co się stało, że Lech Wałęsa nagle jest na sztandarach? Był na sztandarach, jest teraz na sztandarach Koalicji Obywatelskiej, przecież wciąż. Dlaczego? Czy wystarczy, że jest przeciwnikiem Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego? Bo słuchajcie, ale to nie jest kompromitacja dzisiaj, że główna partia opozycyjna ma jednak tajnego współpracownika, byłego tajnego współpracownika SB na sztandarze? To nie jest dla tej partii deprymujące? Ale po jednej i drugiej stronie moim zdaniem są ludzie, którzy nie mają chlubnej przyszłości, mówiąc delikatnie. No tak, ale Lech Wałęsa jest honorowany zawsze w pierwszym rzędzie. Tutaj Donald Tusk, Lech Wałęsa i Grzegorz Schetyna na przykład. I pierwszy wianuszek polityków Platformy. Znaczy, też trzeba zważyć jednak te proporcje. No, znaczy, albo mówimy... Bo nie wiem, mam wrażenie, że jedna strona mówi tylko i wyłącznie o Lechu Wałęsie jako agencie SB Polku, a druga strona mówi tylko i wyłącznie jako o liderze Solidarności, który wyprowadził nas z komuny, został prezydentem i wszystko wspaniale. No ale każdy z nas wie, że przeszłość Lecha Wałęsy nie jest czarno-biała i jest tam mnóstwo odcieni, mnóstwo chlubnych, mniej chlubnych epizodów. Na pewno w pewnym momencie życia być może się pogubił, a nie chcę tego rozstrzygać absolutnie, też ze względu na szacunek i mój młody wiek, jakoś no, nie jestem zobligowany do tego chyba, że tak, ale kiedyś w ten sposób oceniać, natomiast później to jego sprawy i co jest w ogromny sposób zasłużył, więc nie można jednoznacznie na niego chciałem tylko jedno zdanie jeszcze powiedzieć, że my nie doceniamy, mam wrażenie, takich ambicjonalnych, personalnych, czysto ludzkich, osobistych sporów, jakie wówczas miały miejsce między politykami w latach 90. Ten konflikt Jarosław Kaczyński-Lech Wałęsa, on nie był w głównej mierze, nie wiem, ideologiczny, tylko był taki personalny. Ale też były takie czysto takie ideologiczne konflikty z Anną Walentynowicz. Te konflikty właśnie... mają ogromne przełożenie później. No tak, ale konflikt właśnie ze środowiskiem Anny Walentynowicz i właśnie i Lecha Wałęsy, no on właściwie nie był chyba osobisty. On był właśnie dotyczył tej przeszłości Lecha Wałęsy, ale to też mocno rzutowało na późniejsze podziały w łonie opozycji solidarnościowej. A dlaczego nastąpiła taka zmiana stron? No jednak, jak się okazuje, przeszłość zawsze jest jakaś dopasowywana do potrzeb teraźniejszości. I ponieważ w tej chwili scenę polityczną dzieli spór Platforma, Prawo i Sprawiedliwość, a Lech Wałęsa wpisuje się w ten nurt tego antypisu, w związku z tym jest automatycznie akceptowany przez te siły polityczne, które aktualnie są przeciwko. Ale też Lech Wałęsa dzisiaj jako polityk, zatrzymajmy się przy Wałęsie jako polityku mimo wszystko, bo nawet takie stwierdzenie padło, ja z nim rozmawiałem kilkanaście tygodni temu, kiedy pan prezydent rzucił słuchawką po 12 minutach, ja do dzisiaj nie wiem dlaczego, bo wcześniej rozmawiałem z nim. Rozmawiałem z nim kilkukrotnie. Ale po którym pytaniu? Bo to jest to było pytanie właśnie, bo dlatego chciałem powiedzieć o Wałęsie jako polityku, bo on sam powiedział o sobie jako polityku. I on wtedy mówił oczywiście, że wkroczy do akcji. Znaczy tak, gdyby się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość mocno wygra wybory samorządowe, to on jest wtedy przekonany, że on przed wyborami parlamentarnymi wejdzie do polityki, tylko on oczekuje, że tych ludzi będzie na tyle dużo, czyli milion, 2 miliony na ulicach, że on faktycznie pójdzie wtedy na ich czele. A ja tylko po prostu zapytałem, jakże niewinnie, czy Lech Wałęsa ma zamiar się formalnie zaangażować w politykę i stać się takim patronem Koalicji Obywatelskiej, i go bardzo takie
uszczegółowione pytania bardzo go rozdrażniały. I tak naprawdę mam wrażenie, że Lech Wałęsa się sam pogubił z całym szacunkiem w tych swoich deklaracjach. No już mówiłaś o tym. Ile razy mówił, że tam trzeba będzie wyrzucać z okien tam polityków Prawa i Sprawiedliwości, tam się posuwał do... Gdyby Lech Wałęsa wciąż był politykiem traktowanym poważnie, no to naprawdę byłoby tam mnóstwo pretekstów do równie poważnych procesów. Dajcie mi tylko 100 tysięcy ludzi, czy tam nawet potem chyba 200 milion, to ja wszystko już poprowadzę. No, potem rozczarowany mówił na wiecu, że nie ma tych ludzi. Natomiast jeszcze puentując sprawę sporu z Jarosławem Kaczyńskim, to trzeba przypomnieć, że właśnie Jarosław Kaczyński traktował Lecha Wałęsę jako pewne, no w pewnym sensie politykę, który ma przyspieszyć te zmiany. To nie nastąpiło i bracia Kaczyńscy opuścili z hukiem kancelarię prezydenta Lecha Wałęsy i potem szli na czele słynnego pochodu właśnie, gdzie spalono kukłę Lecha Wałęsy przed Belwederem. I to był właśnie protest już środowisk rozczarowanych tym, że Lech Wałęsa nie przeprowadził lustracji, czy wręcz ją zastopował i pogrzebał. Ja tak sądzę, że na początku lat 90. Te dwie siły, powiedzmy, postsolidarnościowa i postkomunistyczna, miały różne oczekiwania wobec Lecha Wałęsy. I to, co pan redaktor mówi, że być może tych oczekiwań czy nadziei braci Kaczyńskich stojących za nimi ludźmi, po prostu Lech Wałęsa nie spełnił. A w drugiej części debaty porozmawiamy już o wniosku o wotum nieufności, jaki dzisiaj złożyła Platforma Obywatelska, dokładnie Grzegorz Schetyna, który mówił o tym, jakie są powody, ale właściwie krytykując ostatnie poczynania rządu, natomiast nie przedstawiając za bardzo programu społeczno-ekonomicznego czy pozytywnego programu. Posłuchamy fragmentu zresztą wystąpienia lidera Platformy, a także nawiążemy do zeznań profesor Hojny-Duch przed komisją śledczą. To już po serwisie informacyjnym. Reklama. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Kochanie. Wszystkie zdrowe i naturalne informacje dnia. Adrianna Pacalińska, Żeniecka, zapraszam. Senat pracuje nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie rezygnuję, bo czas chyba był Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w stan spoczynku i przywraca poprzednie zasady emerytalne. Oznacza to, że do orzekania wrócą sędziowie, którzy po osiągnięciu 65 roku życia musieli przejść w stan spoczynku. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wnioskuje o przyjęcie ustawy bez poprawek. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapewnia, że na grudniowym szczycie klimatycznym w Katowicach będzie bezpiecznie. W ochronie około 30 tysięcy uczestników wydarzenia wezmą udział wszystkie służby mundurowe. Na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz spotka zostanie wydany zakaz przeprowadzania manifestacji, zapowiedział minister Kowalczyk. Zakazy tak zwanych spontanicznych zgromadzeń. No i te światłowody Orange się działają z powrotem, bo moje karty już wchodzą, działają. A siódma, tam jest teraz koncesjonarny, to on nie zmienił swojego numeru, jest taki sam, taki jaki był, i dzwoni. Ze strony wszystkich służb, aby to bezpieczeństwo na konferencji było zapewnione. Wczoraj na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej została przywrócona tymczasowa kontrola. Granice z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole na granicach potrwają do 16 grupnia. W konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Katowicach wezmą udział przedstawiciele niemal 200 państw i delegaci Unii Europejskiej. Oficjalne otwarcie szczytu klimatycznego przez prezydenta Andrzeja Dudę nastąpi 3 grudnia. Wydarzenie potrwa 11 dni. Internetu. W ostatnim tygodniu na Mazowszu odnotowano kolejne 22 przypadki zachorowań na odrę. Najwięcej w powiatach warszawskim i pruszkowskim. Najwięcej zachorowań podejrzeń zachorowań na odrę odnotowano w powiatach warszawskim 12 oraz pruszkowskim 5. Po jednym przypadku zarejestrowano w powiatach mińskim, kozienickim, sochaczewskim i grodziskim. W 14 przypadkach badania laboratoryjne potwierdziły odrę, a u 6 osób wykluczono tę chorobę. Jak podkreśla Joanna Narożniak, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, na odrę chorują głównie osoby dorosłe, które nie były zaszczepione. Aż 72% wszystkich zgłoszonych przypadków stanowią osoby dorosłe, to jest w sumie 16 osób. Zachorowały dzieci też w wieku od 7 miesięcy do 10 lat. 11 osób nie było szczepione przeciwko odrze. Z 9 osób już jest zdrowych, 4 nadal przebywają w szpitalu, a pozostałe są leczone w domu.
W sumie od 10 października do 23 listopada zarejestrowano na Mazowszu 79 przypadków podejrzeń lub zachorowań na odrę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jutro w 19 miastach w Polsce dzień otwarty notariat. Niemal 200 notariuszy będzie za darmo udzielać porad prawnych. Akcja jest organizowana po raz 9. Rejenci wyjaśnią wszystkim zainteresowanym, jak zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku. Eksperci, którzy jutro będą dostępni w godzinach od 10 do 16, podpowiedzą, jak prawidłowo i bezpiecznie przekazać majątek, czym jest umowa dożywocia oraz jak uregulować stosunki majątkowe w małżeństwie. Prezes Izby Notarialnej w Warszawie Ewa Serafin wyjaśnia, że będzie można również dowiedzieć się, dlaczego warto sporządzić testament u notariusza. Testamenty własnoręczne oczywiście są testamentami ważnymi, pod warunkiem, że spełniają wymogi, o których mówi ustawa, ale bardzo często w testamentach własnoręcznych zdarzają się takie zapisy, które potem utrudniają przede wszystkim spadkobiercom życie, nie mówiąc już o tym, że nie da się pewnego rodzaju spadków stwierdzić u notariusza, ponieważ testament jest tak napisany, że tylko sąd może próbować rozstrzygnąć sobie ostatnią wolą testatora. Ewa Serafin dodaje, że niezależnie od tematu przewodniego, notariusze udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania leżące w ich kompetencjach. Dokładne informacje, gdzie jutro będzie można skorzystać z bezpłatnej porady, są dostępne w internecie na stronie porozmawiajznotariuszem.pl. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 26 minut pozostało do 19. Debata dnia. Anna Sarzyńska z Telewizji Polskiej i Michał Wróblewski z portalu WP.pl komentują dla Państwa wydarzenia polityczne. Dziś takim wydarzeniem też było złożenie wniosku o wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego przez lidera Platformy Obywatelskiej, lidera opozycji Grzegorza Schetynę. Posłuchajmy, w jaki sposób uzasadniał ten wniosek Grzegorz Schetyna. Reakcja służb na te wszystkie kwestie, a w zasadzie brak reakcji. Okazywało się, widzieliśmy to, że z Singapuru szybciej można dolecieć i dojechać do budynku KNF-u niż z siedziby CBA. Kwestia polityki personalnej, kadrowej, awansów, czy też propozycji pracy dla rodzin prominentów polityków PiSu, czy też urzędników rządu. A w jaki sposób odpowiedziała wicemarszałek Sejmu, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek? Posłuchajmy. Nie tak dawno tu przed wami stał gabinet cieni Platformy Obywatelskiej, który to od 3 lat myśli, nic konstruktywnego nie jest w stanie wymyśleć, poza tym, że nieustannie składa wnioski o odwołanie tego czy innego ministra albo naszego rządu. Tak też stało się tym razem. Powody, o których mówili, są powszechnie znane i myśmy się też już do tych powodów odnosili, więc jeszcze raz powiem, ten wniosek nie ma absolutnie żadnych szans na powołanie. Czemu służy ten wniosek? Czy jest tylko krytyką, bo takie słowa słyszeliśmy z ust Grzegorza Schetyny, czy też za nim kryje się jakiś pozytywny program społeczno-polityczno-ekonomiczny? Anna Sarzyńska. Co do jednego, tutaj pani rzecznik Prawa i Sprawiedliwości ma rację. Oczywiście ten wniosek nie ma szans na uchwalenie w Sejmie, nie ma szans na skrócenie kadencji tego rządu. Ale tak się składa, że ten wniosek jest w tej chwili przedstawiany w serii dosyć niekorzystnych dla Prawa i Sprawiedliwości różnych wydarzeń, no z czego tutaj ta afera KNF-u jednak jest sprawą, która w jakiś sposób przysparza kłopotów temu rządowi. W związku z czym, no tak do końca lekceważyć tej całej sprawy nie można. To znaczy, oczywiście jak każdy wniosek o wotum nieufności... Jezus staje przed Piłatem. Jezus przed Piłatem. Patrzę za ma w Ewangelii świętego Jana wielkie znaczenie. Jezus przed Piłatem. Opowiadanie o tym właśnie zdarzeniu ukazuje, przenika refleksja na temat królewskości Chrystusa. Kończy zaś je prowokacja Piłata, który stwierdza, oto wasz król. W jednej chwili. Cóż oznacza to stwierdzenie? Jest w tym nuta ironii, jest też i nuta oskarżenia, pewnie i uczonych w piśmie faryzeuszy. To jednak Żydów ludzie to są przeraża, ludzie gorszy. Powodem zaś dla nich zgorszenia jest nic innego, jak wyznanie Jezusa, że jest Synem Bożym. Chcą więc, aby tak jak Mesjasz został ukrzyżowany, doprowadzając do tego, przekreślają historię Izraela i jego mesjańskie nadzieje.
czytam w komentarzu. Poza Cezarem krzyczą, nie mamy króla. Także ten fragment przedstawia nam jedną z głównych myśli teologicznych Ewangelii świętego Jana. My zaś stajemy się świadkami konfrontacji różnych rodzajów pomysłów, może to złożyć koncepcji. Ja musisz, tak, ja ci dam tą kartkę. Myśleniu Piłata objaśnie w sklepie spożywczym to, co jest tutaj na tej kartce i koniec. Tam nie ma co łazęgostwa na papierosy, dziadowania i kupowania Zelenskiemu papierosów. Myślał, zresztą był żołnierzem. Postawię, że zresztą on je mu kupi i niech się odwali. Teokratyczną. Bóg prowadzi naród za niego. Zelenski to, wiesz, o względach politycznych, poszedł, o potędze, tak? Tegoż narodu i tak dalej. Wiemy, że tak na takiego Boga, Mesjasza czekali Żydzi. O takim właśnie byli uczeni w piśmie. Tymczasem królestwo Chrystusa to ja ci piszę. Nie jest z tego świata. Tak. I tu jest ta odpowiedź. Moje, Jezus, nie, ja nie jestem królem, tylko moje królestwo nie jest z tego świata. Jest to więc inny świat. Na pewno potężniejszy, lepszy. My już wiemy, bo objawienie nieskończony. Nieskończona wieczność. Moje królestwo nie jest z tego świata. To jest właśnie ta koncepcja Chrystusa. Ono przynależy do innej sfery. Choć owa królewskość może zostać pokonana przez świat, to jednak ostateczne zwycięstwo należy do niej. Jezus jest bowiem prawdziwym królem. On przyszedł na ten świat, aby zapoczątkować to, co swoje nadprzyrodzone jest, narzucając przy tym absolutnie większości, bo co przyjął naszą ludzką naturę. Ja się na to narodziłem, a więc przyjąłem ludzką naturę, aby oświecić ją światłem prawdy i uczynić człowieka zdolnym do wyboru Królestwo Boga, a więc możemy tu powiedzieć to właśnie uniżenie się Chrystusa, pochylanie się tak bardzo nisko, przyjęcie papierosów nie, narkotyków nie, gówna nie, smrodu, tylko tu. O tak atakuj, to będzie miał siłę przebicia będzie. A Zalewski jak będzie, to idź precz, narkomanie. Na bzdury wydajesz pieniądze, Stasia pracuje ciężko, a ty przepuszczasz jako łachudra. No tak mów do Zalewskiego i nie bój się. A jest to, podkreślmy tutaj, świadectwo prawdy o Bogu, jako łachudra. To także świadectwo prawdy o człowieku. Ten ciężko pracuje, jemu na papierosy. Zamysłem ojca. Krzyżami chodzi, jest na tym prze, by się wstydził. Kto natomiast ten cholera by się wstydziła. Automatycznie poddaje się władcy tego świata, a wiemy w zrozumieniu Biblii, kim to jest, kim on jest. To właśnie ten zły szatan. I rzecz najważniejsza, czyli nie jest możliwe zajęcie postawy neutralnej. Chodzi z krzyżami, nie ma, jest. Nie ma trzeciego. Tubek. Trzecie nie istnieje. Albo wybierasz Boga, Jego przykazanie, Jego naukę, Jego miłość, Jego królestwo, albo wybierasz rzeczywistość, której Pana Boga nie ma, której on nie uczestniczy, w której on nie chce, nie jest. To jest to drugie oparte na tym, który nazywa się Panem tego świata. Więc są te dwie postawy. Wybieraj. Wybieram. Wybieramy, ale oczywiście wybór jest osobisty, chociaż uczyniony we wspólnocie, uczyniony w grupie, jak nazywamy, prawda, naszą no, grupę, jaką jest parafia, jaką jest społeczeństwo, jaką jest wreszcie ciało chrystusowe, kościół, w tym kościele będąc także wybieram. Pamiętamy dobrze, taką postawę, taką ani tak pragnął zająć Piłat, dlatego też potem umywa ręce i tak dalej. Kto uznaje Jezusa jako króla, Jezus jest królem, nie szuka sposobności, by odnosić zwycięstwa w tym świecie, bo wie, że ten świat jest przejściowy, ulotny, łudny, chociaż musimy, ktoś mówi, no coś po sobie zostawić. Zostawiamy pamięć, przede wszystkim zostawiamy czyny dobre, czyny miłości, które pozostają w pamięci naszych bliskich, w pamięci tej szerszej, jak mówimy, historia, ale popatrzmy, przecież nawet 100 lat temu nasi bohaterowie, ojcowie naszej ojczyzny,
w ogóle Polacy walczący o niepodległość, cóż, gdyby skupili się tylko na tym świecie, no można powiedzieć, no to no, Polska się odrodziła wspaniale, pokolenia potem teraz to świętują, modlą się, dziękują, ale oni nie przetrwali, prawda? Oni przeminęli. Nie, przeminęli w tym systemie tego świata, tej ziemi. No bo ich nie ma, jeżeli nie mają wpływu na decyzje, nie mają wpływu na różne sytuacje, prawda, na nic po prostu. Zostali tylko w pamięci życzliwej, historycznej, zapisani, ale właśnie, jeżeli myśleli o tamtym życiu, jeżeli byli złączeni z Panem Bogiem, żyli w Jego miłości, zgodni z Jego przykazaniami, to oni żyją właśnie tam w wieczności, z góry no, patrzą. Zukowski, tak, Tomek, zabrali mi telefon, tutaj, jak ja będę do Was pisać? Dziękczynienia i tak dalej, i tak dalej. To już było. Bo wybrali drogę tej właśnie, tą, o której mówiliśmy, to pierwsze wybranie, Królestwo Boga, Królestwo Chrystusa, które oczywiście przez tę ziemię prowadzi nas do tej nowej, wiecznej ziemi. Tylko też ta liturgia słowa i w ogóle liturgia uroczystości wszystkich świętych powinna w nas ożywiać to pragnienie, aby Chrystus prawdziwie królował w naszym życiu. By jednak tak się stało, trzeba najpierw tą więź ciągle odnawiać, wzmacniać, odkurzać, bo ten On pierwszy nas umiłował i pamiętajmy, tutaj mówimy, to ciągle stoczył wielką bitwę, odnosząc rany, ponosząc śmierć w swoim ciele, przybity do krzyża naszymi grzechami, ale tak właśnie zwycięża ten Król. Tak właśnie zwycięża Chrystus Król. Jego triumf to jest triumf nie nawet potęgi nad mniejszą potęgą, to jest triumf miłości nad nienawiścią. Tam, gdzie jest ta straszna nienawiść, zwycięża ta wielka miłość. Jest to triumf zła nad złem i nad niewdzięcznością zarazem, bo to wielka niewdzięczność, jeżeli ktoś jest obdarzony miłością, zaufaniem, a ją odrzuca, zdradza, prawda, kopie, niszczy i gardzi, to jest najgorsze. Jego zwycięstwo oczywiście, jak mówimy, mówią tu też komentatorzy, poprzedza pozorne klęski. No bo pamiętamy przecież ten wieczór Wielkiego Piątku, kiedy wydawało się, że wszystko stracone. Uczniowie się rozpieszli, Jezus spoczywa w grobie. Smutek, ogołocenie, zniszczenie, nie ma nic. To jednak jest to pozorna klęska, bo wiemy, co jest dalej, co się wydarzyło dalej. I tak właśnie zwycięża miłość. Daje się pokonać, ale ostatecznie zwycięża. Jest to tak, ktoś powie, no jakoś nam się to w głowie nie mieści. No tak, no bo wiele nam się w głowie nie mieści. Nie mieści się nam, jak świat powstał, jak się rozwija, że dalej powstaje nowe galaktyki, nowe planety, ale to wcale nie świadczy, że tak nie jest. Właśnie tak zwycięża miłość. Daje się pokonać. Chrystus jest Królem. Jest pomnijmy ukrzyżowanym. I dobrze, że przedstawiamy Go w koronie, w pięknym, purpurowym płaszczu z oznakami, z insygniami władzy, tak mówimy, prawda? Ale obok Niego jest krzyż. Tak zresztą pięknie widnieje tutaj nad Bazyliką Świętego Piotra, wokół apostołowie, święci apostołowie i Chrystus pochylony z krzyżem w ręku, prawda? Krzyż obok Niego jest tym atrybutem Jego królewskości. Chrystus jest Królem ukrzyżowanym. Jego potęga tkwi w całkowitym oddaniu siebie. Jest Królem ukoronowanym cierniami, zawieszonym na krzyżu. Pozostaje tam takim na zawsze. Nikt tego krzyża. Próbowano nieraz w sztuce gdzieś ten krzyż odbierać, zostawiać, ale jakoś nam nie pasuje. Prawda? Mateusz, Kogi jest? Jesteśmy ciągle przekonani, przyzwyczajeni, że widzimy Chrystusa właśnie z krzyżem, nie z grupidłem, nie z... Lubisz tego brata swojego, czy nie? Które nie? Raz tam przegoniły bardzo dobrze tych przekupów w świątyni jerozolimskiej. Nie widzimy go nawet z palmą. To co, nie lubicie się? Ale ze swoim krzyżem, który niósł na swoich barkach, na plecach, na ramionach, mówiąc lepiej, Bahada, pod którym upadał trzy razy, według tradycji, na którym został przybity
potem także ukrzyżowany i na którym oddał życie ludzielną ducha. Tak też krzyż pozostaje takim, na zawsze Chrystus jest królem ukrzyżowanym. Stąd tylko Duch Święty czyni nas zdolnymi do, by się z Nim właśnie też złączyć, połączyć, zrozumieć ofiarę i dar śmierci krzyżowej. Do Jego umiłowania wezwany jest każdy uczeń. I to jest ta droga ucznia, iść za Nim. By Go słuchać, iść, nawet naśladować. To jest zadanie trudne. I także tu rodzi się konieczność śmierci. Śmierć dla świata, tego ziemskiego. Mówimy śmierci dla ludzkiego egoizmu, ktoś powie, oczywiście, próżnych pragnień, namiętności. Śmierci, która mimo wszystko prowadzi do osobistego doświadczenia wolności i do prawdziwego życia. Przez taką śmierć trzeba nam przejść. Więc nie dziwmy się, mając takiego króla, mając takiego króla wszechświata, Chrystusa, którego wpatrujemy się, szczególnie w tą niedzielę Chrystusa króla, widzimy, że droga ludzkiej historii toczy się wśród wielu trudności. Ale serce nasze już dzisiaj to wie, czuje, że to wszystko kosztuje, ale może kosztować także potem słodyczy tego królestwa nieskończonego światła. To jest potem nasza nagroda, do którego jak mówi same Słowo Boże, Ewangelii, wchodzimy do tej wieczności, do tej krainy, gdzie króluje On, przez ciasną bramę, więc pozostaje nam dzisiaj na nowo jakoś podzielić się tą wielką radością, że uczestniczy w darze odkupienia, które nam właśnie wyjednał Jezus Chrystus, człowiek. Nam się rodzi, bo muda przechłaszą różne ciemne doliny tej ziemi, tego życia, a także i piękne poranki świetliste, świeże, pachnące, pełne kwiatów, które teraz w listopadzie nam tak brakuje. To wszystko jest nam dane do przejścia, bo to jest tylko przejście do tego, który tam na nas czeka i w tą mocno, żeby to wyznajemy i obyśmy byli dobrymi tego świadkami. Filozofia Platona, tylko przejście. Przejście to masz już tutaj przejście. To niech będzie też naszym właśnie zadaniem. Jesteście przejściowo na ziemi, żeby nie korzystać z tego świata w pełni, w tym sensie. Tu jest przejście. Nie ma co się tam oglądać za jakimś niebem, tylko tu już jest przejście. Tu. Przejście. On czeka, gdzie się nastawia. Nie ma co się tak nastawiać. Równowarto. Dać kochani lekka lalkę, zabić małego robaska. Tak. Audycja Szukając Słowa Bożego. Zapraszamy teraz naszych słuchaczy do telefonów, do refleksji, do dzielenia się doświadczeniem, przeżyciem tej uroczystości, która przed nami. Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jezus Chrystus. Zapraszamy na antenę. Nasze telefony są już otwarte dla Państwa, dla Polski Północnej, 56 655 2353, dla Polski Południowej 56 655 2356, dla zagranicy 48 55 33 56 655 2366. Jak wsiądziesz 175 z lotniska, to masz placu Zawiszy 22. Słowa Bożego czytali na najbliższą niedzielę uroczystość Chrystusa. No to pojedziemy na wiatrasy. No to z wiatrasy 26 masz na bankowy. No. 26 prosto idzie. Tramwaj z pętli. Jedzie tramwaj z pętli. Cały rok tak jedzie. Błogosławiony żyje. No jak to nie będzie miał wyjść? Nie, no to jest okropne. Okropny głos.
że właśnie takie ryzyki dietetyczne się zarabia w tej chwili. Ja już nikt nie chce go słuchać, tak, tego Radia Maria poszedł. Pokazuje, że jednak tak. W Platformie Radio Obywatelskiej, Maria, po pierwsze, innych rządów, za tamtych rządów, no, sprawa nie była taka, tak do końca nie... niezauważona, a to znaczy z tego, co mówił Graś, po pierwsze wszyscy wiedzieli, że tutaj coś złego się dzieje, tylko no teraz pytanie, czy nie reagowali, bo nie umieli, czy wręcz przeciwnie reagowali, znaczy wręcz inspirowali takie działania, jak wynikało tutaj z zeznań byłej pani minister, no bo ten rząd miał działać tak... pod takim hasłem sprzyjania przedsiębiorcom. No tylko czy sprzyjanie przedsiębiorcom może się odbywać kosztem wpływów budżetu państwa? Wróblewski? Znaczy chyba najważniejsze w tej sprawie jest to, żeby znaczy wywołani do tablicy Sławomir Nowak, czy no, pojawiający się na taśmach ujawnionych przez TVP Info Paweł Graś, bo raczej sami się powinni odnieść do tego, co zostało powiedziane. W przypadku Pawła Grasia, znaczy Paweł Graś no, jest wyłączony całkowicie z polskiej polityki. Ja rozumiem, że nie chce, żeby się to do niego przykleiło, dlatego tego nie komentuję, natomiast mógłby to zrobić moim zdaniem w kilku zdaniach. Natomiast no, tutaj dużo cięższe zarzuty jednak padają pod adresem Sławomira Nowaka, który siedzi na Ukrainie, z tego co wiem. Jest mu tam dobrze, ale skoro tak, to chyba komisja, nie wiem jak się państwu wydaje, ale chyba wezwie Sławomira Nowaka na przesłuchanie. A wtedy będziemy to komentować. Jasne. Bardzo dziękuję, Anna Sarzyńska, Telewizja Polska, Michał Wróblewski, portal WP.pl. Być dziś gośćmi debat dnia w Polskim Radiu 24. Krzysztof Świątek, do usłyszenia. Reklama. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. Nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Marian, co ty zwariowałeś? Black Friday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J7 za jedyne 690. Laptop Asus Intel dysk SSD za jedyne 1290 zł. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum, gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Ba, twoja mać! Wiesz, to złodzieje pod pretekstem, wiesz, że ciebie wyleczą, że to pomoże. Najlepszy lek, wiesz, i ty słuchaj tej reklamy i kup. Perspektywa i ten udział właśnie... Złodzieje. ...żeśmy już ojcze Januszu mówili nieraz w minionych latach, że te wszystkie elementy Niedzieli Chrystusa Króla, one mają tam swój udział w Niedzieli Palmowej. Bo jest tam i ta purpura i ten królewski zjazd, to już wszystko tam jest. Ale teraz rzeczywiście, z uwagi, jak ojciec powiedział, na ten eschatologiczny wymiar, na to, że coś kończymy i coś mamy rozpoczynać, prawda, na progu akaballo, a progu tego właśnie roku liturgicznego, dlatego zostało nam to zaproponowane, także pamiętajmy zawsze, żebyśmy z większą świadomością właśnie wypowiadali to, a królestwo jego nie będzie końca i natychmiast łączyli to z tym, że to jest ta nasza perspektywa, wierzę w żywot wieczny i zawsze nasze amen ma być bardzo dojrzałe, a jeżeli byśmy słabnęli, to od tego jest dziewica niepokalana wspomożycielka. Także Bóg zapłać i
będziemy czekali, żeby kolejni radiosłuchacze nas też tutaj ubogacili, bo to jest bardzo wielkie święto. Tak. I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze dziękujemy, pozdrawiamy. No cóż, żeby bez komentarza tutaj Panie Krzysztofie, bo to była refleksja, też to dopełnienie tego, co mogliśmy tutaj też dzisiaj się dowiedzieć w komentarzu. Proszę bardzo, słuchamy. Cześć Boże. Cześć Boże, witamy. Jacek, mówię Pani. Chciałem się tylko podzielić takim czymś, że myśmy bardzo się modlili o tą intonizację, ta króla. Ona doszła do skutku i się bardzo dziwili, ojcze kochany, że tak szybko Pan zadziałał w tym sprawie. No właśnie, Pan Jacek, skąd Pan telefonuje? Nie usłyszałem. Chojnic. Z Chojnic, no właśnie, Chojnice. Znaczy ja jestem w trasie, jestem z Chojnic, ale teraz jestem w trasie, tak i słucham. Daleko Pan jest? Jestem daleko, jestem w Kozowie Wielkopolskim. A, to jest jeszcze w Polsce. No to tak, może jakieś kilka słów mojego komentarza. To wszystko, tak, od Pana? No jeszcze może, to ojciec tam powiedział, może jeszcze tylko sekundkę, nie będę dużo czasu zbierał, bo to nie jest, no w nocy tam można pogadać dłużej. Tak jest. Ojcze kochany, odnośnie tego, tych, co przed mówił, że albo wybieramy tego Boga, albo tego, no, tą drugą stronę. No i tak to jest w życiu, ale chciałem też nawiązać do tego, że jakiś tam niewolenie każdy na parę jeszcze nie dociągnięcia, bo tak byśmy byli pewnie święci i tak do końca to nie jest, że to tak człowiek wybiera na końcu, bo jeżeli ja kocham Pan już tak naprawdę do końca całym sercem, to wtedy ja mogę to też święcić, mogę to dokonać. Dobrze, to nie zabieram czasu. No nie zabiera Pan czasu, bo to jest ten czas. Natomiast wiadomo, żeby te wypowiedzi nasze zawsze były takie w miarę krótsze. No tak, był taki czas, ja pamiętam nawet te katechezy o Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata, kiedy było tak trochę gorąco, prawda? Jakoś żeśmy się tutaj, byśmy się rozumieli, ale było może pewne, ale jak Pan powiedział, bo to wszystko się zakończyło, jakoś to się spełniło, zostały te strony, że tak powiem, wszystkie połączone. No cóż, na pewno nie możemy na tym właśnie tyle świętości i widzenia Pana Jezusa w koronie się tutaj dzielić, bo to byłoby wbrew logice, wiary i tak dalej. Nie mamy wątpliwości, Chrystus jest Królem Wszechświata, jest Panem naszych serc, naszych osobiście, jeżeli wierzymy, to wyznajemy to i tak samo naszej ojczyzny, tutaj nie ma co się tego ani, tylko że trzeba właśnie, to jest zobowiązanie, to jest zobowiązujące. Królem Wszechświata. Tak się bardziej tego